Przy okazji gorąco zachęcam do wspierania kanału. I dziękuję także wszystkim aktualnym wspierającym. Hello, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry Racing Center Simulator. Chyba w poprzednim odcinku tego nie powiedziałem. A tutaj dzisiaj, moi drodzy, pracujemy dalej. Tak jak mówię, dostaliśmy tutaj troje do kupienia, ale on ma tylko dwie gwiazdki, więc go nie chcę. Nie chcę go mieć, więc idę się przespać. Tutaj sam oczywiście. Bilans dnia, raport dzienny. 12 tysięcy, prawie 13 na plusie jesteś. No i super, mi się to podoba. Jak pójdziemy spać, to wtedy tutaj w personelu pojawi się inna osoba. No i mamy trzygwiazdkowego Jonathana Moore'a. Zatrudnij go jako czwarty. Tutaj mamy Natalię jeszcze, ale nie możemy mieć kolejnego. Więc nie szkodzi. Oferty pracy. Oferty złomu. No biorę wszystkie, mam nadzieję, że wynegocjowałaś super. I jak zawsze zaczynamy dzień od negocjacji. 70. Dobry start, dobra kawka, negocjacja. 90. O, i teraz szedł tyle, że dam mu stówę i się dogadujemy. Uwa. 99. 98, no chłop, co ci te 4 dolary da? Darłuj się. Jordan Ward. Zaczniemy od 50, bo chcesz o wiele mniej niż tamten. 60. 101. O, 70, ładnie. Zeszłaś od 19 dolarków. 70, ładna cena, zgoda. No i super. To mi się podoba. Właśnie o to chodzi. Trochę dużo żądasz za swoje odpady, panie kolego. Tylko 60 kg. A on za to chce tyle siana. Dawaj, przebijaj. 117, no i dobra, 90. Nie chcę dać więcej niż 100 za to. Ale co nie weźmiemy, no weźmiemy. W ogóle popatrzmy na fabrykę. Granice możemy, strefę maszyn poszerzyć, wszystko, parking. Rozumiem. Mam 11 tysięcy, ale na razie tego jeszcze nie będę robił. Gdyż iż. Chyba bardziej chcę sobie kupić trzecią maszynę, ale to na koniec zrobimy. Teraz powysyłam do działania. Mamy tutaj już 4 ziutków. Zamykaj się tutaj, panie kolego. Do zbierania. Tu jest 2 gwiazdki, tu jest 1 gwiazdka. Jedź tu. Gdy pojedziesz? No tutaj pojedziesz, bo też macie dużo. Ty tu. Ła, przejechał mnie. No i ty tu. A ja jadę w 4 kolejne miejsca w takim bądź razie. Zaczynamy od góry i od tajnych miejscówek. I chyba też w poprzednim odcinku zaczynaliśmy na starcie. Tak jak pamiętam, to nie pamiętam, czy się przywitałem. Ale czy przywitałem się, ale nie powiedziałem, w jaką grę gramy. Ale nie jesteście głupi, no nie? Chyba że ktoś się poczuwa. Dobra. W ostatnim odcinku to ledwo co załadowaliśmy to auto. Trzeba było przekładać, bo wszystko się nie mieściło. Niezły shocking. I gdzieś zgubiliśmy kawałek plastiku, bo nie mogłem go nigdzie znaleźć.
Ale teraz, teraz to my tu śmigamy. Już wiemy, wróciliśmy. Nowych pracowników mamy, firma się rozwija. Tutaj zbieramy, tu byliśmy. No nic nie ma, idziemy tu, hop, hop. Nie ma tajnej skrzynki, no dobra. Jak tu mówią, nie zawsze musi być prawda, prawda. Ale wtedy to nam zwróciło wszystko. Praktycznie wszystko, o tu jest, no i super. Pyk. Pyk, pyk, pyk. To podrzucamy pod auto. Trochę śmieszne, bo te mniejsze niekiedy ważą więcej niż te większe. Tutaj coś jest w środku? Nie. Dobra, przejdę się tu. Czaić sytuację dookoła. Ej, wydaje się, że szybko to zeszło. O, tu coś ma. Dosyć szybko, ale... No właśnie, nie jest to wszystko. Tam u góry, tu są jeszcze. Na tej górce zawsze zapominam. Ale powinna być jeszcze jakaś jedna rzecz. Kiedy? Bo nam brakuje. O, tu jest. Patrzcie, jak ukryto. Najgorzej, że to idzie jako osobny worek. Idziemy na jedną niżej. Od razu duża część. Małe do wora, duże do ciężaruby. Ciężko nacelować, jak się tak sprintuje. No tu będziemy mieli tajną miejscówkę. Ale dużo rzeczy. Dużo dużych rzeczy. W sensie powrzucamy sobie to w jedno miejsce i się nie powinno raczej zgubić. Worek pełny, hop! No i to właśnie w takiej miejscówce ostatnio czegoś nam zabrakło. A ja do tej pory nie wiem czego. Torowo dużo rura. Tutaj kasa otworzona, więc ta miejscówka z tej strony jest git. Tutaj możemy pozbierać rzeczuszki, żeby to na zewnątrz było już wyczyszczone. I ładny stolik mogę komuś sprzedać, jeśli chcę. Wazon dla sam raz dla kwiaty, na kwiaty, na kwiaty. Właśnie tak, właśnie tak. Kolejny pełny wór do środka. Kartony, kartony, to chyba jest. Papier. Papier, ale też szklank. Drewno, aha. Dziwne rzeczy się pokazują chyba czasem. Dobrze. Tak się rozglądam i teraz chyba tutaj. Pyk, pyk. Tutaj coś mamy. O, tam mamy tajne przejście. O, z wytrychem. A to znaczy, że... Jesteśmy na plus 400. Teraz będziemy 400 mieli.
Nie trafiłem. Kolejna sztabka. Oh yeah. A to nie jest jedyna, bo tu jest jeszcze. Nie, tu nie będzie wtedy. Aha. No dobra, nie szkodzi. Tak, jest zacnie. Powinno pokazać. Odpad drewniany gdzieś jeszcze jest. No nie wiem, tutaj też nam ostatnio brakło czegoś. A w końcu pojechaliśmy, mieliśmy, jesteśmy, powinniśmy być na plus. Mówiliśmy z tajnej miejsców. Drewno. Tu jest. Jakie małe tam było to. Nie zauważyłbym. Dobra, szybko zbieramy. Jak to mamy zawsze w zwyczaju. Staramy się w miarę po kolei. Tu na górze dużo. Tym razem. Zawsze skąpił, ale tym razem nie. Odkręcona. Nie weszła. Odkręcona. Też nie weszło. Nie ma skrzynki. Już miałem mini nadzieję. Ale może być jeszcze tam dalej. Pełny wór. Co to się zmieściło? Trafiłem do środka. No, okej. Okay. Teraz trzeba się tutaj ogarnąć. Patrzcie, jaki ładny konik. Chcecie kupić sobie? Dam za darmo wam nawet. Jeżeli go subskrybować, być na bieżąco, poglądać wszystkie milion moich filmów. Właśnie ta. Niewielka cena, niewielka. Jak wiecie. Kawałek połamanego krzesła. O, jest tu skrzynka, patrzcie. A to znaczy tylko tyle, że idziemy na plus. Teraz będziemy mieli 600. Już warto było trafić, no o tym mówię. Full focus. No. 600. 600. Czyli. Jesteśmy na bardzo dobrym plusie. No ile ja tam za tamto zapłaciłem? Wszystko można podliczać ładnie. Czy ten worek będzie wystarczający? Nie, gdzieś jest jakiś plastik. A ten fotel. No, to dobra. Nie straciłem worka. Ostatnia miejscówka. I lecimy robić recykling. Za niedługo znowu wbijamy 14 poziom. Tym razem. Więc też ciekawie. Na pewno ta. Tu nie ma, ale za to z tej strony dużo tego jest. Jeden duży wazon, rura i chyba koło zęba te też duże. Ej. To jest chyba ta nowa miejscówka. Dzień dobry. Ale by było metalu z tych skrzynek, nie? Duże koło zębate. Ktoś potrzebuje? A, tu jest kibelek. Ale też nic nie ma w nim. Ktoś ugryzł gitarę chyba trochę. Głodny nie jesteś sobą, tak mówią. Pełny wór. Uuu.
ten fotel, ten krzesło w ogóle, niby plastik, ale jednak to mi się tak brzydko nie przydaje. Znaczy przydaje, ale wiecie jak to wygląda, nie? No. Dobra, weźmy sobie... Myślę, że tu stąd wszystko na razie. Skąd ta śrubka się tu wzięła tak naprawdę? Odpad drewniany, to ta gitara. Chodzi na to, że wszystko, ale możemy sobie to oblukać, że jakby mogły być tajne wejście, a tu jak tak z tyłu takie tajne wejście. Byśmy nie wiedzieli. Tutaj też wszystko. No i dobra, idziemy do bazy, do domu. O normalnej godzinie. Mam nadzieję, że tamci zdążyli już wrócić. No zdążyli, bo widzę, że tutaj rozładowują już. Ja tutaj ziutkom pomogę trochę. Czterech pracowników. No i fajnie, bo mam ich więcej, coraz więcej, ale na tym nie tracę na. Dobra, ja im to zaniosę, niech sobie... Nie będę im tego przerzucał teraz, tylko niech sobie sami to robią. W końcu za to mają upłacone, prawda? Ciekawe, czy to można jakoś ulepszyć. Chyba nie. Ale daje pomysł na późniejsze etapy gry. Kurcy. Słuchajcie. Maszyna do ulepszenia. Ojo, tego nie chciałem zrobić. Ja mógłbym to wziąć na sortowanie nawet. Ale czy mi się chce? Chyba nie. Ostatnio mieliśmy dużo sortowania i musiałem to timelapsować. Więc chyba na razie dzisiaj wystarczy. Ja tam coś wrzucił? Dobra, już wezmę ten worek. Kilogramów. Dziękuję. Do widzenia. Słyszymy się wieczorem. Właśnie tak. Nic nie słyszeliście. To zamykam, bo musi to ładnie wyglądać. Wszystkie śmieci weszły. A je ten wór, co tu robi? Panie kolego, Ruben, gdzie jesteś? Posegreguj to wszystko. Puścisz go, czy go nie puścisz? No, wcisnął się. O, jakaś znowu zasłonka. Metalowa. Nie wrzucają tak dobrze, nie? No, tutaj przychodzę z recyklingiem. Ten gościu już był, on mi chyba podkrada śmieci. Ewidentnie, wiecie co potem mam w planach zrobić? Postawić też maszyny od nowa pierwszego etapu i tylko tak je zostawić i potem pierwszego i drugiego. Żeby to już produkowało tak jak trzeba, ale to potem jak się powiększy tutaj. To wszystko. 127 metalu. Całkiem zacnie. Dokupimy sobie teraz za chwilę maszynę trzeciego etapu. Zobaczymy na ile nas stać. Pyk. Masz jeszcze jakieś oferty na dzisiaj? Nie masz, no i dobra.
Ja tu też nie mam. Wszystkie zebrane. Jakieś nowe kontrakty są. A niby są, ale ja tutaj nic nie mam praktycznie. Spróbujmy na rynku coś opchnąć jeszcze dzisiaj. 9. 12. A i 6 opchnijmy, to już będzie z głowy. Papieru nie mamy nic. Drewna mamy tyle. 29. 5. Dobra. Szkło. Tutaj też nie mamy nic. Już nic nie mamy, jesteśmy biedakami. Dobra, więc idziemy sobie do sklepu. Sprzęt etapu trzeciego. Chyba zacznę od metalu. Tak. Bierzemy metal na początek. I co? W fabryce możemy... Granice nie możemy, bo nas nie stać. Tutaj magazyn, no też nas nie na razie stać, ale to po co nam to? Na razie nie potrzebujemy. Jakiś certyfikat mamy? To jest radio, dobra. Idziemy zobaczyć tą trzecią maszynę za 10 tysięcy. By jak zbuduj. Ona ma tu w tą stronę włącznik. Trzeba to też tak jakoś równo ustawić. O! Super! Teraz 34 wtedy. Tutaj 34. Jako drugi. Tutaj stuwa. O, i tutaj mamy już kable do produkcji, metalową puszkę, metalową rurę. To się możemy zdecydować, co chcemy wtedy. Super. Super. No, mi się to teraz to podoba. No i jako, że mamy teraz 3,5 tysiąca, to na razie będziemy to wszystko sobie po prostu zbierać. Tak mi się wydaje, że nie musimy wydawać na razie pieniędzy. Ustawiam na stówę. Puszczamy zaraz wszystkie inne maszyny. Zobaczymy, co nam tutaj przynoszą dzisiaj. Nie ma czasu, trzeba je puścić w obieg. 8-4 i lecimy. Stuwa, no super. 20. Włączamy i się robi. Mamy 111, więc stuwa na początek. I 11 w drugim biegu. Włączamy. Stuwa. I 18. Dobra. To co, najpierw zaczniemy sobie od kabli, no nie? 15 kabli. Możemy ich 60 ułożyć na palecie. Fajnie. Myślę, że teraz będę się starał zapełnić magazyn jak najwięcej. Da. Wszystkim. Popatrz, jakie tu są pustki.
Więc trzeba to zapełniać, to na pewno. I dopóki nie będę musiał sprzedawać, to chyba nie będę sprzedawał. Taką mamy myśl. Te kable ładnie pozwijamy. Chyba ile ja ich tu mogę mieć? 60. To może 60 sobie machniemy. Czyli tyle. Machniemy ich najwyżej tyle, 60, żeby była pełna paleta. Będziemy się tak starać mieć wszystkiego full. Znaczy z tej strony na razie. Jako trzeci etap. Ogólnie potem z tego drugiego etapu zawsze można z magazynu wziąć rzeczy. No nie, i sobie wrzucić je w bęben maszyny trzeciego etapu. No i wtedy właśnie. No i wtedy sobie to właśnie zapełnić. Przerobić na trzeci. No i super. Ile mamy tu tego jeszcze? No już praktycznie nic nie ma. A tu ile mamy? Czyli ta maszyna i tak już stoi. Okej, tu sobie damy zawsze tyle. Ale ogólnie. Czyli tutaj też możemy dać stówę. Patrzcie. Raz, dwa, trzy. O! I będzie z automatu robił, jak będziemy już wrzucać. Chyba o to chodziło temu koledze najbardziej wtedy. Chyba o to. No i wtedy możemy sobie działać. Jeszcze lepiej. Dobra, i teraz wszystko wiem. Jemu o to chodziło. Pyk, pyk. To możecie zabrać. Potrzebuję kolejnych palet. Co ta paleta Arkeją robi? Zobaczymy, czy te wszystkie wory się tu zmieszczą. Wszystkie się nie zmieszczą. Jedzie, przyjedź. Tym razem się udało. No i o to chodziło temu koledze. Już teraz wszystko wiem. Wziąć kolejną paletę, bo z tych trocin tam chyba nie wrzuciliśmy nic. No i tak, i patrzcie, teraz sobie damy tak. Będzie stuwa robiona w przyszłości. Wyłączamy, dajemy tak. Też będzie stuwa robiona w przyszłości. Rolki papieru, dajemy tak. Dobra, to dopiero teraz mi zajęło skumanie tego. Ten gość mi mu napisał. Pyk. 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 I ostatni chyba to będzie. No i super, to jest plan. To jest plan. To jest plan, to jest plan. Bardzo ambitny plan. Tutaj możemy też sobie już zaplanować. Z 20 metalowych puszek. I też z 20 takich metalowych rur. O. No i super.
też mi proszę zabrać, panie kolego. Robociku mój kochany. No i dobra, moi drodzy, myślę, że słyszymy się w następnym odcinku. Tutaj się tylko to skończy. Także dzisiaj maszyna trzeciego etapu za nami. Właśnie się to skończyło. Usuniemy i zasuniemy nowym. Tutaj też sprawdzę to. No i wszystko mamy przygotowane do następnego odcinka. 3500 plecaku. Można żyć, także trzymajcie się i do następnego.